Dobrze, że jest tutaj pani wojewoda Chomicz, ponieważ spotykamy się ponownie. Mam nadzieję, że pani mnie jeszcze pamięta, nie zastarzałem się bardzo. Trochę wyleciałem od naszych problemów, które muszę rozwiązywać. Ja chciałem tutaj przeczytać taką refleksję. Dlaczego? Pod tytułem. Dziś po długich latach przemian, głośno zwanych demokratycznych, mąci nam się ciągle w głowach od zapytań licznych. W czasie pracy i nauki, czy święta narodowego, dręczy nas jedno pytanie. Pytanie dlaczego? Dlaczego musimy prywatyzować? Dlaczego dzieci muszą za granicą pracować? Dlaczego wstydzimy się być Polakiem? Dlaczego często stoimy okrakiem? Dlaczego wiecznie narzekamy? Dlaczego boimy się, że nie wygramy? Dlaczego tak mało zarabiamy? Dlaczego nie szanujemy się sami? Dlaczego dajemy się poniżać? Dlaczego dajemy sobie ubliżać? Dlaczego wszystko nas dzieje? Dlaczego nikt się nie weseli? Dlaczego robotnik się buntuje? Dlaczego służba zdrowia strajkuje? Dlaczego media nami manipulują? Dlaczego politycy nas oszukują? Dlaczego ceny idą w górę? Dlaczego trudno o kulturę? Dlaczego rodzina bankrutuje? Dlaczego rząd się tym nie przejmuje? Dlaczego musimy kupować na zeszyt? Dlaczego garstka ma przesył? Dlaczego głosujemy na liberałów? Dlaczego nie osiągamy piedestału? Dlaczego prawo kuleje? Dlaczego obcy w twarz nam się śmieje? Dlaczego opony palimy? Dlaczego złodziej jest bez winy? Dlaczego musimy protestować? Dlaczego każą nam głodować? Dlaczego Smoleńsk nas wróży? Dlaczego jesteśmy próżni? Dlaczego nic nam się nie opłaca? Dlaczego zło nas otacza? Dlaczego unijne są ceny? Dlaczego z Sejmem są problemy? Dlaczego jest bezrobocie? Dlaczego nieliczni zarabiają krocie? Dlaczego boimy się prawdy? Dlaczego nas tyle pogardy? Dlaczego trefnicie są wzorem? Dlaczego Polska stoi otworem? Dlaczego nie wyszło nam uwłaszczenie? Dlaczego gruba kreska ma rozgrzeszenie? Ciągłe pytanie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. To rząd nie chce temu sprostać. Przyjechaliśmy po to, żeby pokazać rządowi Donalda Tuska, że trzeba się zainteresować biednymi, którzy najbardziej cierpią na wszelkich rodzaju przemianach, na wszelkich rodzaju reformach czy naprawach Rzeczypospolitej. W tej chwili rzeczywiście rozwarstwienie jest bardzo duże. Podwyżka cen w ostatnim okresie czasu, czynszów, energii, paliwa naprawdę dospiera ludziom. Na Podkarpaciu jest najgorzej i to widać we wszystkich sondażach. Dlatego też dzisiaj to jest szansa, żeby rząd Donalda Tuska do 30 czerwca naprawdę rozpoczął rozmowy ze Związkiem Zawodowym Solidarność i zaczął robić osłony dla najbiedniejszych, bo oni oczekują pomocy od rządu. W imieniu członków i sympatyków NSZZ Solidarność oraz mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy ponoszą negatywne skutki ponad 3-letnich rządów koalicji PO-PSL,
Wyrażamy oburzenie z powodu nierealizowania obietnic wyborczych przez pana ugrupowanie. Politycy PO i PSL, pomimo że mieli komfortowe warunki do rządzenia krajem, dysponowali bezwzględną większością w Sejmie i Senacie. Nie podjęli działań zadeklarowanych wyborcom w umowie koalicyjnej. Doprowadzili do fatalnego stanu gospodarczego kraju. A ratowanie finansów publicznych prowadzą kosztem najsłabszych grup społecznych. Po schyłku rządów Platformy Obywatelskiej przypominamy niektóre z waszych obietnic. I to są wręcz cytaty z ich programu wyborczego. Obiecywaliście swoim wyborcom, że wszystkim będzie żyło się lepiej. Obniżycie podatki i daniny publiczne. Wzrosną płace realne. Państwo będzie skutecznie pomagać najsłabszym. Ograniczycie deficyt budżetowy. Ułatwicie młodzieży start zawodowy w Polsce. Obniżycie stopę bezrobocia. Poprawicie jakość i dostępność do usług medycznych. Odbudujecie zaufanie obywateli do władzy. Można by jeszcze długo, długo cytować. Państwo przez was rządzone miało być, cytuję, czyste od korupcji, służyć obywatelom, pomagać samorządom i sprawiedliwie brać pod opiekę najsłabszych. Nigdy najsilniejszych. To jest z programu wyborczego PO z 2007 roku. W rzeczywistości nie dość, że wasze obietnice nie zostały spełnione, to podjęte działania są z nimi sprzeczne. Doprowadziliście do tego, że prawie wszystkim żyje się gorzej. Lepiej tylko wam i waszym kolegom.